Hej kochani, z tej strony Adrianna, witam was w kolejnym odcinku Vlogmasu, a dziś przetestujemy sobie czekoladowe Mikołaje. Mam tutaj najróżniejsze Mikołaje, od tych bardzo drogich, po tanie, kosztujące dosłownie kilka groszy. Ja na nagranie tego filmu czekałam cały dzień, więc jeżeli film wam się spodoba i doceniacie moją pracę we Vlogmasie, to zostawcie mi kciuka w górę, a ja przechodzę do testowania. Tak naprawdę ten film to jest pretekst, żebym sobie bezkarnie zjadła mnóstwo czekolady. Ruszamy! Mam na kartce wypisane 10 Mikołajów, mam również ich cenę w przeliczeniu na 100 gram. Mam tam Mikołaje z najróżniejszych sklepów, z Biedronki, z Auchan. I zacznijmy sobie może testowanie od najtańszego Mikołaja. On ma po prostu genialną cenę, bo kosztuje złotówkę i 70 groszy za 100 gram. Ten Mikołaj pochodzi z marki Wolność, z wyglądu jest bardzo ładny, tutaj jest go 40 gram i sprawdźmy sobie, jak taki najtańszy Mikołaj będzie smakował. Będę tym wszystkim Mikołajom dawała oceny tak jak w szkole, od 1 do 6 i zobaczmy, jak wygląda po odpakowaniu. Wygląda bardzo fajnie. Wiecie, niektóre te Mikołaje mają tylko na sreberku narysowaną twarz Mikołaja, a później jak się otwiera, to jest taki ulany, dziwny kształt. Pachnie wyrobem czekoladopodobnym. Okej, testujemy, ugryzę sobie kawałek, bo mam tych Mikołajów naprawdę dużo. Jest zły. O! Jest zły. Słuchajcie, na początku chciałam powiedzieć, że nie jest zły, natomiast jest super słodki. Chyba mam czekoladę na zębach. Jest super słodki, czuć granulki cukru i nie smakuje jak czekolada, tylko smakuje jak wyrób czekoladopodobny. Szkoda, bo miałam nadzieję, że ten Mikołaj okaże się przepyszny, że jest taki tani, a zakasuje całą konkurencję, ale nie jest dobry. Skupiłam długopis. Jest! Mam czekoladę na zębach? Wygląd jest niezły, ale tak naprawdę smak jest najważniejszy, bo o to tutaj chodzi, więc ja jestem zmuszona dać ci, Mikołaju, 1, czyli najgorszą ocenę. Nie zdałeś. Następny w kolejności jest Mikołaj marki Goplana i on kosztuje 3,16 za 100 gram, więc to nadal jest bardzo mało. Do tego zobaczcie, jest w takim ciekawym kształcie, dlatego że te wszystkie Mikołaje, no to są takie tojące Mikołaje, takie kształty Mikołajów. A tu mamy coś w stylu takiego batonika, takiej, nie wiem jak nazwać ten kształt, nie istnieje taki kształt w przyrodzie. Natomiast marka Goplana mi się jakoś pozytywnie kojarzy. Kojarzy mi się z moim dzieciństwem, więc sprawdźmy sobie, jak on tam wygląda. Aha, po opakowaniu, no widzicie, mamy po prostu taki czekoladowy kształt. On chyba ma coś w środku i ja nie wiem, czy to nie jest gorzka czekolada. Jak to jest gorzka czekolada, to kto by chciał jeść gorzką czekoladę na święta? Gryziemy. To jest Mikołaj nadziewany toffee. Okej. Nie wiedziałam o tym, myślałam, że to jest pusty święty Mikołaj, natomiast jest dobry. Ugryzę sobie kawałek tej czekolady. Niezła. Ten Mikołaj jest całkiem niezły, jeżeli lubicie Mikołaje nadziewane. Ja byłam pewna, że to będzie po prostu czekolada, a jednak on jest czymś nadzianym. Natomiast to jest dobre, to jest jakieś takie toffee. Czekolada nie jest zła, natomiast to także troszeczkę smakuje jak wyrób czekoladopodobny, ale jest już dużo lepiej, więc ja dam temu Mikołajowi 3 mniej. Damy mu 3 mniej, nie jest złe. Mógłby się poprawić, czekolada mogłaby być troszeczkę lepsza, ale nie jest źle. Mikołaj numer 3 pochodzi z Biedronki, z ich marki Magnetic. Ja mam takiego Mikołaja w zestawie. Zobaczcie, tu są takie jakby bombki, ale te bombki mają kształt jajek, więc wydaje mi się, że tu są jajka wielkanocne, które później przefoliowują na coś świątecznego i mogą tak sprzedać. Ale ja nic nie mówię, nic nie mówię. Ja mówię tylko, że podejrzewam, ale nie wiem, nie oskarżajcie mnie. Więc okej, rozpakowuję tego Mikołaja, bo o tego pana nam przede wszystkim chodzi i ten Mikołaj kosztuje 4 zł za 100 gram. Każdy w swojej okolicy albo niedaleko od swojego domu ma Biedronkę, więc fajnie by było, gdyby ten Mikołaj z Biedronki się sprawdził. Jest ładny, patrzymy, czy jest także ładny po odpakowaniu. Tak, jest ładny, ma tutaj wzorki w Mikołaja, ma tutaj jakieś paseczki, nie jest to taki ulany grzybor. Pachnie mleczną czekoladą i próbuję tego Mikołaja. Słuchajcie, przepyszny jest.
dziadyga, jaki dobry, jak się uchował, no. Jest niesamowicie kremowy, niesamowicie mleczny. Nie czuć granulków cukru, nie smakuje jak wyrób czekoladopodobny. No słuchajcie, Mikołaj z Biedronki bardzo podniósł stawkę, smakuje przepysznie. Jest wyśmienity, ja mu daję bez wahania piąteczkę. Ja bym tego Mikołaja bez problemu zjadła całego, siedząc i oglądając jakieś bajki w święta. Nie ma problemu, zjadłabym go całego, więc dostaję piątkę. Chciałam wam pokazać jeszcze takiego pingwinka. Ja go nie będę testowała, natomiast Patryk mi go kupił i uznałam, że warto go pokazać, bo jest przeuroczy. Pod numerem 4 znajduje się Święty Mikołaj marki Cosmo. Marka Cosmo kojarzy mi się z tym, że moja babcia zawsze kupuje czekoladowe króliczki i Mikołaje właśnie marki Cosmo i on kosztuje, z tego co mi się wydaje, tak, 4,40 za Mikołaja za 100 gram. Mam wrażenie, że te Mikołaje marki Cosmo są wszędzie dostępne, więc też łatwo na niego zapolować. No z wyglądu powiem wam, że jest przepiękny, jest duży, pięknie się świeci, ten Mikołaj jest radosny, nie powoduje u mnie jakiejś depresji bożonarodzeniowej. I zobaczcie, po odpakowaniu jest naprawdę cudny. Ten z Biedronki, Magnetic, miał tylko takie, wiecie, wyrzeźbione te kształty, tak jakby no tylko tak narysowane. Natomiast ten jest już zrobiony bardzo dokładnie, wygląda przepięknie. No i jest wielki. Z drugiej strony też jest ładnie zrobiony i zobaczmy sobie... głowa mu odpadła. O, pachnie też bardzo ładnie. Zobaczmy sobie, jak on smakuje. Też bardzo dobry Mikołaj. Czuję troszeczkę orzecha. Jest kremowy, nie czuć cukru. Świetny. Czuć może delikatnie, że nie jest to najdroższa czekolada, ale ja lubię jeść takie rzeczy podczas świąt. Wybaczcie, musiałam wyrzucić srebielko. No i wygląda naprawdę ładnie. No może nie teraz, ale wcześniej wyglądał bardzo ładnie. Nie jest drogi, jest duży, w wielu sklepach dostępny i piękny po odpakowaniu. Moim zdaniem ten Mikołaj zasługuje na 5+. Ja mu daję 5+. Ja jestem w ogóle jakaś bardzo łagodna dla tych Mikołajów. Chyba mam nadzieję, że może mi przyniosą prezenty czy coś takiego. Dobra, już dla mnie jest za późno i tak. Pod numerem 5 mamy ostatnie... O, nacisnął mi się. Mamy ostatniego Mikołaja z tych tańszych Mikołaji i on kosztuje 4,41 i pochodzi z marki Terra Vita, która również kojarzy mi się gdzieś tam z dzieciństwem i z czekoladami Terra Vita. Jeżeli chodzi o wygląd, to moim zdaniem on ma na razie najsłabszy, bo nie wiem, czy to widzicie, ale to jest taki bajkowy Święty Mikołaj, nie jest taki ładny jak tamte. No ale sprawdźmy, jak mówię, najważniejszy jest smak, wygląd po odpakowaniu, o, też jest ładny, nie tak ładny jak w tym Cosmo, ale też się postarali, pachnie pięknie i testujemy sobie, o, twarde, twarde na kapelusz, dobry, bardzo dobry Święty Mikołaj, twardy, jest dużo czekolady, dzieci nie mogą się wgryźć, nie jest ona taka cienka, bardzo kremowy, bardzo smaczny, nie czuć właśnie tego cukru, nie czuć, że to jest jakiś tańszy wybór czekoladopodobny. Wygląd może mu kuleje, ale w smaku jest świetny. Te Mikołaje Terra Vita też są wszędzie dostępne, więc ja również daję mu 5+. Mówię, wygląd może nie jest najlepszy, ale smak rekompensuje wszystko i ja bym go wtrążoliła zdecydowanie podczas oglądania bajek w Wigilia. Smaczy mi. Genialny jest. 5+ dostaję na pewno. Oj, tak go polecam. Teraz przechodzimy już do wyższej półki i tych dużo droższych Mikołajów, dlatego że te Mikołaje, które tutaj będą, będą 2 albo 3 nawet razy droższe niż te, które jadłam. Najtańszy z tych drogich jest to Mikołaj marki Milka. On kosztuje prawie 10 zł, 9,98. Widzicie, to jest 2 razy więcej niż ten z Terra Vita, który jadłam. Bardzo, bardzo drogi. Jeżeli chodzi o jego wygląd, to no jest okej, jest okej. Nie zachwyca ten Mikołaj. Natomiast ma ten taki swój fioletowy kubraczek, taki milkowy, ten fioletowy kolor, po odpakowaniu jest ładny. Zapach typowej czekolady Milka. No ale zobaczcie, on już nie jest taki gruby jak tamten. Bardzo dobry. Bardzo dobry jest to Mikołaj. Ja jesteście fanami Milki, wybaczcie, że mówię z pełnymi ustami. To będzie wam smakował na pewno. Ale powiem wam szczerze, że takiej wielkiej różnicy między tym Mikołajem, a tymi poprzednimi Mikołajami z Terra Vita czy z Cosmo, nie czuć. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, to
czuć. Jak mówię, przed chwilą jadłam tego z terabity, gdyby mi ktoś zasłonił oczy i miał powiedzieć, który to terabita, która milka, to bym się nie kapnęła, więc jeżeli chodzi o to, że jest dobry, ale ma wysoką cenę, to ja dam mu 5. Nie będę mu dawała plusa, bo okej, jest smaczny, ale nie jest aż tak smaczny, nie jest dużo smaczniejszy od tamtych, no i też jest bardzo drogi. Mikołaj numer 7 pochodzi z marki Merci. Ja powiem wam szczerze, że Merci nie lubię. Nie lubię tych czekoladek Merci i nie wiem, jak on będzie smakował. Wydaje mi się, że nie będę dla niego zbyt łaskawa, bo jak mówię, za Merci nie przepadam. Nie podoba mi się także jego wygląd, bo jest jakiś taki napompowany ten Mikołaj. Tak on wygląda bardziej jak jakaś beczka. No ale dobra, zobaczmy. Widzicie, ja już się czepiam Merci. I jeżeli chodzi o jego cenę, no to on kosztuje 11 zł i 31 groszy za 100 gram. O mój Boże, to jest, o Jezu, co? No zobaczcie, jak on wygląda po odpakowaniu, to jest koszmar, to jest horror. On trochę wygląda, jakby mu się stopiła twarz. Bałabym się, jakbym coś takiego dostała. Wygląda trochę bardziej jak uśmiechnięty goryl, niż jak Mikołaj. Ma taki wielki łeb, głowę ma wielką. No dobra, próbuję tej czekolady, tego jego wielkiego... Czy on ma jakąś tapkę? Co to jest? No dobra, nie narzekam, próbuję. Wgryzam się. Och, nie smakujemy. Och, nie przepadam za czekoladą Merci. Nie. Okropny. Dla mnie czekolada Merci jest mdła. Przypomina mi wyrób czekoladopodobny. Nie wyobrażam go sobie zjeść całego, dlatego że ja już teraz czuję się zasłodzona nim kompletnie. Nie smakuje mi, jest drogi, jest dziwny, jest przerażający, jest moim zdaniem nieładny. Ja daję temu Mikołajowi 2. Nie jest tak zły jak tamten pierwszy z wolności, ale żeby to był najlepszy Mikołaj, jakiego ja jadłam, nie, absolutnie. Daję 2. Mikołaj numer 8 jest to Mikołaj marki Kinder. Nie ma tutaj żadnej niespodzianki, to jest sam Mikołaj z czekolady i słuchajcie, on kosztuje 13,54, to jest prawie 15 zł za 100 gram tego Mikołaja i to jest bardzo dużo, ale ja powiem wam szczerze, że ja już powiem wam, jaki jest mój werdykt. Ja mu daję 6 od razu, dlatego że ja Mikołaje Kindera uwielbiam. Po prostu ja lubię smak tej czekolady, lubię to, że tam jest biała czekolada, lubię to, że tam jest też mleczna czekolada. Ja wiem, że on jest bardzo drogi, natomiast to się kupuje raz w roku, więc ja już mówię, no daję mu 6 dziadowi, już dobra, niech ma. No nawet ten zapach on ma moim zdaniem genialny, dlatego że zobaczcie, te wszystkie Mikołaje, nawet ten z Milki, czy te tańsze, czy te droższe, one są do siebie podobne, a ten z Kindera to jest w ogóle coś innego i kojarzy mi się z dzieciństwem, z Kinder niespodziankami. Odgryzam głowę. Ojciecie? On tam jest biały w środku, to jest coś ciekawego, to jest coś innego, no i to jest dobre, słuchaj, to... Ja bym się bardzo chętnie położyła pod kranikiem tej czekolady, najchętniej tej białej i mogłabym po prostu tak pić. Wybaczcie, no ja wiem, ja może ja nie jestem obiektywna, ale ja kocham tego Mikołaja, on dostał ode mnie 6, on jest inny, on jest smaczny, on jest genialny i zawsze kupuję go sobie w grudniu i jem. Warczy grzechu. Przedostatni Mikołaj pochodzi z marki Lindt i wiem, że tutaj będą wielkie kontrowersje i się na mnie rzucicie, natomiast ja nie lubię czekolady Linda. Wiem, że ludzie mają obsesję na punkcie czekoladek Linda, że je kochają, ale ja jakoś tego, słuchajcie, nie czuję. Z wyglądu Mikołaj jest piękny, ma także taki tutaj swój dzwoneczek, co także jest ciekawe. Na święta wielkanocne te ich króliki mają dzwoneczki, teraz na święta mają dzwoneczki, zawsze można gdzieś sobie na choince powiesić, więc spoko. Natomiast no jego cena jest duża, dlatego że on kosztuje 14 zł za 100 gram. To jest po prostu szalona cena, jeżeli chodzi o to, jak wygląda po odpakowaniu, to moim zdaniem nie jest najlepiej. Wygląda właśnie troszeczkę dziwacznie. Ta jego broda jest też dziwna i ta jego twarz jest dziwna. Tu ma jakąś dziwną czapkę, co to jest? Zdaję sobie sprawę, że dla większości osób ten Mikołaj to będzie 6. Zobaczymy, jak będzie u mnie. U mnie nie będzie pewnie zbyt wysoka, ale dobra, wryża, ale grubo jest. Jeszcze jest go dużo. Nie cierpię tej czekolady Linda. Nie smakuje mi zupełnie. Spadło na mnie. No jak mówię, ja za czekoladą Linda nie przepadam. Natomiast no nie mogę zwrócić uwagi na to, że wygląda ładnie, że no ludzie go lubią, że jest to czekolada tam wysokiej jakości, no dobra, załóżmy. Ja dałabym mu 4, ja personalnie dałabym mu 2, natomiast no zobaczcie, jest go tutaj dużo, ledwo mogłam to ugryźć, więc okej, dajmy tą 4, niech się cieszy, choć ja i tak wolę Kindera, tylko mówię. I ostatni Mikołaj, a właściwie nie Mikołaj, tylko bałwan, właśnie zobaczyłam, że to jest bałwan.
I ostatnia figurka świąteczna, która nam została, jest to Ferrero Rocher. Słuchajcie, ja niestety nie mam pojęcia, ile on kosztował, dlatego że zgubiłam paragon, no i nie mogłam znaleźć jego ceny w internecie. Natomiast to jest Ferrero Rocher, więc ja się spodziewam, że będzie bardzo drogi. Pewnie, wydaje mi się, że będzie najdroższy z tych wszystkich, natomiast no nie wiem, mówię, nie wiem, jak znacie jego cenę, to mi napiszcie. Po odpakowaniu prezentuje się tak, no lekko tak leciusieńko narysowali mu oczy, ale ich w ogóle nie widać. No naprawdę, mogliby się postarać, ale widzimy tutaj, że ma czekoladę i ma też orzechy, więc jest coś innego. Kolorze, bardzo ładnie pachnie. Dużo ma tych orzechów. No to jest dobre. Słuchajcie, to jest dobre. To jest dobre. To jest pyszne. No z przykrością muszę stwierdzić, że ten Mikołaj jest przepyszny. Smakuje dla mnie jak Nutella z orzechami. Jak lubicie Ferrero Rocher, no to na pewno będziecie znali ten smak. No jest bardzo dobry. No i tak samo jak z Kinderem. Wyróżniają się czymś innym. To nie są po prostu takie ulańce z czekolady, tylko tu mamy orzechy, tu mamy białą czekoladę. Dla mnie ten Ferrero Rocher również dostaje 6. To oczywiście nie jest żaden test sponsorowany. One mi po prostu najbardziej smakują. Więc podsumowując, najgorszy zdecydowanie był ten Święty Mikołaj z Wolności. On zajmuje ostatnie miejsce. Był bardzo tani, ok, natomiast już lepiej dopłacić trochę więcej i kupić ten z Goplany, Terrawity albo z Kosmo. Ja bym w ogóle nie rozpatrywała kupowanie go, bo to smakuje jak typowy wyrób czekoladopodobny. Jeżeli chodzi o budżetowe Święte Mikołaje, to polecam Terrawity i polecam Kosmo. Są przepyszne, bardzo podobne do czekolady Milka, więc jeżeli lubicie Milkę, no to wiecie, po co przypłacać, możecie mieć Mikołaje z tych firm. Naprawdę cudowne, mleczne, pyszne, słodkie, idealne. No i na pierwszym miejscu na podium znajdują się produkty marki Ferrero, Kinder i Ferrero Rocher. No dla mnie były przepyszne, zdecydowanie ten Mikołaj Kinderka jest no dla mnie cudowny, to jest dla mnie smak dzieciństwa, ale ten Ferrero Rocher z czekoladą i orzechami był również super. Jeżeli chcecie sobie coś kupić takiego porządniejszego z czekolady na święta, chcecie wydać, chcecie sobie zrobić przyjemność, no to te będą super, ale te z Kosmo i z Terrawity także były fantastyczne. Brawa także należą się Biedronce, dlatego że ten ich Mikołaj Magnetic również był przepyszny, a jeżeli chodzi o pozostałe Mikołaje, to ja bym nie rozpatrywała ich kupna, ale wiecie, to jest tylko moja opinia, moje kubki smakowe. Koniecznie napiszcie mi, jakie są wasze ulubione Mikołaje czekoladowe, które wy co roku kupujecie i na które czekacie, więc czekam na wasze komentarze. Jeżeli ten film wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał oraz zajrzyjcie na mojego Instagrama, a ja już się z wami żegnam. Pa, pa i do zobaczenia!